Świętego. Amen. Drodzy wierni katolicy, mamy dzisiaj święto różańca świętego poświęcone temu wielkiemu narzędziu, jakim jest różaniec, narzędziu działania łaski Bożej. Jest to narzędzie, które szczególnie zbliża nas do Pana Boga poprzez Marię, poprzez Najświętszą Marię Pannę, dlatego że polega on na odmawianiu tej modlitwy, która w pierwszej przynajmniej części składa się ze słów, które wypowiedział anioł, Archanioł Boży Gabriel do Matki Bożej w imieniu Pana Boga. I te słowa oznaczają posłannictwo, które jest najważniejsze w historii całej ludzkości. To są najważniejsze słowa, jakie człowiek kiedykolwiek usłyszał. Słowa, których Pan Bóg oznajmia, że Zbawiciel zostanie zesłany światu, i to w szczególny sposób, poprzez łono Najświętszej Maryi Panny, poprzez łono Niepokalanej Dziewicy. Stąd właśnie ta szczególna szlachetność, skuteczność tejże modlitwy. Używamy tych słów, które sam Pan Bóg poprzez Archanioła Gabriela wypowiedział do swojej pokornej służebnicy, którą utworzył już przed wiekami, jak mówi lekcja z Księgi Mądrości. Jak to jest możliwe, że Maria, która stała się w czasie, była już zapowiedziana? To dlatego, że Pan Bóg w swojej odwiecznej mądrości wiedział, że chce stworzyć ludzkość, wiedział, że ta ludzkość przewidział to upadnie, przewidział też najwspanialszy sposób na odkupienie tejże ludzkości poprzez zesłanie Chrystusa, własnego Syna światu, i zesłanie Go przez właśnie łono Najświętszej Marii Panny. Stąd też jako pewna idea była Maria, że tak można w pewnym sensie powiedzieć, Maria od zawsze w myśle Pana Boga, w tym znaczeniu, w jakim od kiedy On podjął decyzję odnośnie ludzkości i jej losów. To ogromna mądrość Pana Boga, Jego miłosierdzie wyraża się właśnie w tym, że przewidując bunt człowieka, bunt ludzkości, bunt Adama i Ewy, przewidział tak wspaniały, wzniosły, cudowny sposób, żeby ludzkość odkupić. I ta właśnie przedwieczna mądrość przemówiła ustami świętego Gabriela, świętego Archanioła Gabriela. I my, powtarzając modlitwę różańcową, powtarzamy słowa samego Pana Boga. Inną modlitwą, która składa się na modlitwę różańcową, jest modlitwa Ojcze Nasz. Po raz kolejny jest to modlitwa, której nauczył nas sam Pan Bóg, Pan Jezus, który nauczył swoich uczniów, swoich apostołów tej modlitwy, która jest najgodniejsza, żeby czcić majestat Trójcy Przenajświętszej, czcić, by zwracać się do Boga Ojca. Odmawiając zatem różaniec święty, używamy słów, które albo bezpośrednio powiedział do nas Pan Bóg, które przekazało nam Pismo Święte, albo też słów, które uzupełnił Kościół Święty poprzez swoją władzę, i również słów, które Matka Boża nauczyła bezpośrednio swoich następców, swoich umiłowanych uczniów, zwłaszcza świętego Dominika, który miał to objawienie, gdy Matka Boża przekazała mu różaniec, ten w testamencie jego zakonowi różaniec, nakazała, żeby on tenże różaniec święty odmawiał i żeby tenże różaniec był czymś najbardziej typowym i rozprowadzanym przez zakon kaznodziejski, przez ojców Dominika. Opatrzność Boża zawsze działa w ten sposób, że na dane okoliczności, na dany czas daje ludziom właściwe środki do zbawienia. Tymi właściwymi środkami są, wiadomo, nauka Jezusa Chrystusa, Jego sakramenty, zwłaszcza sakrament mszy świętej, prawo kościelne, kult świętych i tak dalej. To są podstawowe rzeczy. A jednak czasami Pan Bóg interweniuje w szczególniejszy sposób, niejako dodaje do tych podstawowych środków środki nadzwyczajne, które same w sobie mogą być
niekonieczne do zbawienia, ale ponieważ Pan Bóg je w szczególny sposób potwierdził swoim autorytetem, potwierdził licznymi cudami, to pozbywać się ich oznaczałoby straszliwą głupotę i narażanie się na niemal pewne potępienie. I widzimy, że Różaniec Święty był potężnym narzędziem, potężnym medium działalności, działania opatrzności Bożej w historii. Widzimy, że ojcowie dominikanie poprzez rozpropagowanie Różańca Świętego rozpropagowali po prostu rzymski katolicyzm. Zwalczali herezję z jednej strony, a z drugiej strony nauczali lud tej prostej w gruncie rzeczy, a jakże wzniosłej i skutecznej modlitwy. Tak było pod koniec średniowiecza, w wiekach XIII, XIV, XV, ale szczególnie jeszcze Różaniec Święty zabłysnął w czasach nowożytnych, w wieku XVI, kiedy święty Pius V, papież z zakonu kaznodziejskiego, wyniósł tę modlitwę i przeniósł ją, można powiedzieć, w szczególniejszy sposób na cały Kościół Święty i nakazał całemu chrześcijaństwu modlić się na Różańcu, by ochronić chrześcijaństwo przed Turkami, którzy próbowali w tym czasie opanować całe Morze Śródziemne i w ten sposób zdobyć wręcz Rzym. Już wtedy, przed bitwą pod Lepantą, wojska tureckie, flota turecka opustoszyła brzegi Hiszpanii, brzegi Włoch. Było bardzo blisko tego, żeby sam Rzym został zagrożony przez muzułmanów, którzy bluźnią o Trójcy Przenajświętszej, którzy odrzucają Chrystusa jako jedynego Zbawcę, Jego świętą ofiarę, a tym samym odrzucają również Matkę Bożą. Skoro Chrystus nie jest Bogiem, to Maryja nie jest również Matką Bożą. Mogą uznawać Jezusa za zwykłego proroka, Maryję za Matkę proroka i oddawać pewien szacunek, ale nie jest to ta część, która się Chrystusowi i Matce Bożej należy. I święty Pius V, nakazawszy tę modlitwę na Różańcu Świętym, uprosił Majestatu Bożego wielkie zwycięstwo wojsk chrześcijańskich nad wojskami tureckimi pod Lepantą, kiedy skłócone wojska hiszpańskie, papieskie, genueńskie zjednoczyły się w tym wielkim dziele, jakim było zwycięstwo, jaką była walka z niewiernymi, jakim była obrona chrześcijańskiej, katolickiej Europy przed niewiernymi muzułmanami. Widzimy zatem, że ta potężna broń, jakim jest Różaniec Święty, została nam dana nie tylko dla osobistego uświęcenia się, ale również dla wspaniałych zwycięstw dokonywanych przez i w imieniu Kościoła Świętego. Kościół Święty daje katolikom to narzędzie, naucza ich, że tak trzeba, że trzeba się tak modlić i dzięki temu wspaniałemu narzędziu Kościół zwycięża. Kościół zawsze daje takie środki swoim wiernym, które wystarczą im do zbawienia, które pochodzą od jego boskiego założyciela, od Jezusa Chrystusa. Tylko taki Kościół jest prawdziwy, który zachowuje i wiernie przede wszystkim wszystkie sakramenty święte, ale wszystkie te środki prowadzące do zbawienia. Od tamtej pory Różaniec Święty stał się takim narzędziem odróżniającym prawdziwych chrześcijan, czyli katolików, od wszystkich innych, zwłaszcza od protestantów, którzy odrzucili boskie macierzyństwo na Świętej Marii Panny, ale również od prawosławnych schizmatyków, którzy zachowali co prawda ten dogmat Maryjny, że Maria jest Matką Bożą, którzy mają pewne nabożeństwo, kult ikon, ale którzy nie mają tej wspaniałej modlitwy. Oni zachowują pewne pozostałości wyniesione z Kościoła katolickiego, wyniesione z czasu, gdy byli jeszcze w jedności z papieżem, ale oprócz tego nie rozwijają się w dobrym kierunku i dlatego stanowią tylko i wyłącznie, co u nich jest dobrego, to jest to, co wynieśli oni z Kościoła katolickiego. Tymczasem Kościół ożywiony Duchem Świętym, prowadzony przez opatrzność Bożą, daje katolikom zawsze i wszędzie narzędzia do zbawienia. Jeżeli w wieku XVI Różaniec był tak bardzo ważny, istotny,
dla katolików, żeby się bronić, żeby uświęcić swoje dusze i bronić przed niewiernymi, to tym bardziej w czasach najnowszych, kiedy już nie atakuje fałszywa wiara jak islam, która jest bądź wypaczoną subiektywnie wiarą w jakiegoś Boga. I o wiele bardziej jest różaniec potrzebny na nasze czasy, kiedy wprost i otwarcie piekło wypowiedziało wojnę samej wierze jako takiej, samej każdej idei Pana Boga. I to, co Matka Boża powiedziała w Fatimie do pastuszków, że różaniec będzie ostatnim takim ratunkiem, wskazuje, że żyjemy w czasach już apokaliptycznych, których nie będzie już więcej i innych jakichś środków. Przede wszystkim zatem różaniec święty. Pamiętajmy, że Fatima, to objawienie było w roku 1917, w tym samym, w którym wybuchła rewolucja bolszewicka w Rosji, a więc rewolucja ateistyczna i materialistyczna. Rewolucja, która zanegowała wszelką ideę Pana Boga, wszelką religię. Zatem my musimy szczególnie dzisiaj mieć zaufanie do różańca świętego, modlić się cierpliwie i gorliwie. Jak najlepiej, rozważając tajemnice przypisane do każdej z 15 dziesiątek, i zbliżając się w ten sposób do Pana Boga, zwłaszcza dzisiaj, gdy prawdziwa katolicka msza święta jest tak rzadkim przywilejem uczestniczenia w niej, kiedy w niemal wszystkich kościołach w Polsce i na całym świecie zwących się katolickimi odprawia się różne gusła masońskie, sprotestantyzowane, musimy szczególnie modlić się na różańcu świętym, gdy nie ma tej możliwości codziennego uczestniczenia w mszy świętej, możemy poświęcić się szczególnie modlitwie na różańcu świętym, a już zwłaszcza w miesiącu październiku, który jest poświęcony Matce Bożej Różańcowej przez Ojca Świętego Leona XIII. Miejmy zatem zaufanie, że modląc się na różańcu świętym, modlimy się tą modlitwą, którą dał nam Chrystus, sam Pan Bóg przez swój Kościół Święty. Modląc się na tą modlitwą, zbliżamy się do Pana Boga i upodobniamy się do Niego, bo nasze zbawienie zależy od tego, czy będziemy do Niego podobni, będziemy święci, dobrzy, czy będziemy wypełnieni pożądaniami światowymi, pożądaniami, które zasiewa w naszych duszach, sercach, umysłach wielki mąciciel, sam diabeł. Módlmy się zatem na Różańcu Świętym i prośmy Matkę Bożą Różańcową, ażeby ratowała Kościół Święty, ratowała chrześcijaństwo od wrogów, którzy opanowali niemal cały świat, którzy upokorzyli tak straszliwie naszą Matkę, która nas wychowała i wykarmiła mlekiem czystej doktryny. Prosimy za Kościół Święty i w tej właśnie intencji przez cały październik postarajmy się odmawiać Różaniec Święty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Matko Boska Różańcowa.